serdecznie zachęcam Państwa do lektury najnowszego numeru tygodnika Do Rzeczy. Nasz temat okładkowy to skandal w krakowskim teatrze imienia Juliusza Słowackiego. Dziady w szambie, tak nazywamy to na okładce. Elżbieta Morawiec i Krzysztof Masłoń popełnili teksty na ten temat, teksty, które bardzo serdecznie Państwu polecam. Oprócz tematu okładkowego oczywiście także dużo polityki w tym tygodniu. Rafał Ziemkiewicz pisze o tym, jak PiS i obóz rządzący padają ofiarami własnej propagandy w kontekście wprowadzania Polskiego Ładu, ale nie tylko. Od siebie polecam tekst o tym, jak Donald Tusk walczy z lewicą, dlaczego to robi i jaki ma w tym swój polityczny cel i scenariusz. To znajdziecie Państwo w moim tekście. Agnieszka Niewińska przygląda się temu, jak podwyżki gazu wpływają na działalność organizacji charytatywnych. To jest jedna z rzeczy, o której mało się mówi, a która jest bardzo istotna, bo stawia pod znakiem zapytania działalność wielu tego typu pożytecznych bardzo i potrzebnych organizacji. A Jacek Przybylski analizuje efekty rozmów prezydenta Bidena z prezydentem Putinem, co z tego wszystkiego może wyniknąć, co to wszystko oznacza dla Ukrainy i dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. To i dużo, dużo więcej w najnowszym numerze tygodnika Do Rzeczy.